fajne jest to, że można szybko działać i przede wszystkim, że szybko widać efekty swojej pracy, tak? Że jak kupię mieszkanie, to szybko je mam. Jak zrobię remont, to też to trwa szybko. Już mnie tak zmobilizowałeś, żebym wystawiła. To pojawił się klient i w sumie po półtorej tygodniu było sprzedane. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć Agata. Cześć Daniel. Fajnie, że tu ze mną dzisiaj się przejedziesz. Chciałem, żebyś nam dzisiaj opowiedziała osobom, które dopiero chciałyby zacząć inwestować w flipy, bo Agata jest inwestorką w nieruchomości i od pół roku robi flipy. Tak. I chciałem, żebyś się podzieliła swoim doświadczeniem osobom, które dopiero zaczynają w ten biznes, albo chcą wejść w ten biznes. Bo ty jesteś osobą, która po prostu weszła w ten biznes tak jakby z buta, nie mając doświadczenia wcześniej i zaczęła kupować nieruchomości. No i przez pierwsze pół roku zrobiłaś 3 deale. Tak, i kilka pół deal ja to nazywam. Okej, bo jeszcze jeden deal jest jakby nie sprzedany, tak? Tak, tak. Dokładnie. A możesz powiedzieć, ile zarobiłaś łącznie, jakby razem z tym trzecim, który jest w trakcie finalizacji? Znaczy, było w sumie wszystkich transakcji to było 7. 7? Tak. 3 były malutkie, bardziej na zasadzie pośrednictwa albo sprzedaży czegoś. I łącznie 145 tysięcy mi wyszło. W ciągu tego pół roku, tak? Od kiedy? Od lipca. Od kiedy byłaś na szkoleniu u mnie, tak? Tak, w czerwcu byłam na szkoleniu. U ciebie. Okay, pierwsze mieszkanie to pomogłam, ja doliczę na to, że to zarobiłam, bo pomogłam sprzedać w rodzinie, ktoś chciał sprzedać mieszkanie, więc powiedziałam, dobra, to ja zrobię home staging, coś tam poprawiam, znalazłam fotografa. No i udało się mieszkanie sprzedać 20 tysięcy drożej niż w ogóle ktokolwiek zakładał, więc same takie w ogóle te proste rzeczy pomogły. A we wrześniu kupiłam swoje pierwsze mieszkanie. Na pierwszym mieszkaniu zarobiłaś, tak? 20 tysięcy, tak. I to była taka pomoc w sprzedaży w rodzinie. Okej, okay, a kolejne mieszkanie? To kupiłam. Jak byłam u ciebie na szkoleniu chyba w czerwcu, to na początku września, 6 września kupiłam mieszkanie. Wcześniej je sobie umowę przystępną zaklepałam na początku sierpnia. Dałam sobie miesiąc, w tym czasie ogarnęłam, spółkę założyłam, tak, swoją pomocą. I już na spółkę kupiłam pierwsze mieszkanie we wrześniu. Okej. Okay. I jak długo je sprzedawałaś? Sprzedawałam je bardzo długo, się zdenerwowałam, aż 3 tygodnie. No właśnie, ja pamiętam, po półtora tygodnia dzwoniłeś do mnie i mówiłeś, co się dzieje, w ogóle nie mogę go sprzedać, jakiś problem, ja sobie słuchaj spokojnie, trochę cierpliwości. Ja już po tygodniu byłam zestresowana, czemu ono nie chce zejść. No ale 3 tygodnie to jest, uważam, tak dobry wynik, nie? Od momentu wystawienia na rynek. A cała transakcja od zakupu do sprzedaży, ile u ciebie to trwało? 2 miesiące chyba. Tak, bo klienci byli kredytowi, ale bardzo ogarnięci, bardzo szybciutko były pieniądze. A ile im zrobiłaś na tym pierwszym? 30. Równo 30. Tak. Czyli taki minimum, który ja zakładam, tak? Tak, taki klasyk. I chciałeś powiedzieć, że Agata jest z Warszawy, także zrobiła tego ile w Warszawie. Wiele osób mówi, że w Warszawie się nie da inwestować, nie ma już miejsca, tu każdy flipuje i tak dalej. A się okazuje, że po prostu jest miejsce na rynku. Się szuka innymi sposobami, robi się to w inny sposób, no to tak naprawdę nawet osoba, która jest poza branży, która wie, że to się da zrobić, to robi. Tak, znaczy w ogóle zakup tego mieszkania był bardzo ciekawy, bo mieszkanie było na rynku wystawione przez kilka miesięcy i właściciele obniżyli cenę, więc oczywiście wszyscy się zlecieli, bo obniżka była dosyć znaczna, tam chyba 20 tysięcy czy 30. I jak zajechałam do mieszkania, to był tłum ludzi i się rozpoczęła licytacja w górę, kto da więcej. Więc ja doszłam do wniosku, że ja w tym nie uczestniczę, temu, kto wygrał licytację, pogratulowałam, ale właścicieli zostawiłam wizytówkę ze swoim numerem telefonu, że ja jestem zainteresowana, że mam gotówkę. Na drugi dzień dzwonił, że ten, który wygrał, zrezygnował i tylko w sumie dzięki temu, że mieli moją wizytówkę, to mogli do mnie odzwonić. Tak, bo tak byś pewnie sama nie odzwoniła, tak. Nie dopytywała się, czy doszło do skutku. A do nich dzwoniło tego dnia z 50 osób, więc oni mieli taki bałagan w telefonie. Mieli menti w głowie, a mieli twój konkret. Tak. I dlatego kupiłam. Okej, okay, super. Pamiętam, byłem na tym mieszkaniu, bo Agata ma u mnie mentoring, w sumie miała, już skończyła. Tak. I jakby ja pomagałem jej przy tej transakcji, nawet byłem tam na tym mieszkaniu, oglądałem, w sensie trochę żeśmy znaleźli oszczędności pod kątem tego, co robić, czego nie robić, bo Agata chciała dużo więcej wywrócić tam. Ja mówiłem, że spokojnie, to nie jest złe i tego nie trzeba, bo nikt za to nie zapłaci dodatkowych pieniędzy. I było z tym mieszkaniem trochę przygód, ale no to już jakby przejdźmy dalej.
Powiedz, a kolejne mieszkanie? Kolejne mieszkanie kupiłam. W ogóle negocjacje trwały za 4 miesiące, bardzo długo. I kupiłam mieszkanie z lokatorem, czyli a dokładnie tak, że właścicielka prosiła, żeby zostać tam na kilka miesięcy jeszcze później. I to miało być mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem, ja nie chciałam tego sflipować, bo tam był nieuregulowany grunt i uważałam, że nie szybko znajdę klienta, który wyjmie gotówkę. Ale to też się udało sprzedać. Chociaż nie planowałam, ale sprzedałam. Tak jakby trochę niechcąc, bym powiedziała. Tak przypadkowo. Przypadkowo mi się sprzedało. Okej, okay. A kolejne? Kolejne, jedno mieszkanie kupiłam na przetargu po eksmisji. No i to jest też właśnie ciekawe, bo każdy mówi, że jest tutaj tylu oferentów na licytacje komornicze i tak dalej, a się okazuje, że Agata była jedyną osobą, która w ogóle przystąpiła do przetargu. Tak. I co? I dałaś kwotę wyjściową, tak? Tak, przebiłam o 1200 zł kwotę wyjściową. To był przetarg ofertowy, gdzie trzeba było złożyć swoją ofertę. Tak, w kopercie. I płaciłam wadium i było dosłownie za 5-12, żeby złożyć kopertę. Siedziałam z nią i nie wiedziałam, czy dobrze robię, czy niedobrze robię, bo trochę nie wiedziałam, czy jak skalkulować, czym się tym flip opłaci, bo to było czwarte piętro bez windy, bez balkonu. Takie troszeczkę ryzykowne, jak dla mnie. Takie nieszybkie do sprzedaży mieszkanie. Więc się bałam, że będę je długo sprzedawać. Ale za 5-12 zadzwoniłam do ciebie, powiedziałeś, żeby składać. No i się okazało, że byłam tylko jedną osobą na przetargu, więc w ogóle pięknie. Super. A powiedz mi, skąd finansowanie miałaś na tym mieszkaniu? Jak to zorganizowałaś? Po rodzinie raczej. Czyli jakby, wiem, że pierwsze mieszkanie to jakby zebrałaś pieniądze po rodzinie. Czy może byś miałaś takich inwestorów, nazwijmy to, z twojego kręgu rodzinnego? Tak, tak? Miałam trochę swoich oszczędności. Tam znaczną część i tyle, co mi brakowało, to pożyczyłam po rodzinie. No bo jakby jak trochę ci skończyły pieniądze, to kolejne mieszkanie, które kupiłaś, które właśnie jest jeszcze nieskończonym flipem, który jest w trakcie sprzedaży, tak. To wzięłaś pieniądze od inwestora. Tak. To w ogóle była taka sytuacja, że ja cię chyba skojarzyłem z tym inwestorem. Tak, 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 bo powiedziałaś o mnie na jakimś wykładzie. On się do mnie zgłosił, umówiliśmy się, doszliśmy do wniosku, że chcemy razem inwestować. I tydzień później znalazłam ofertę, zaklepałam ją sobie i przedstawiłam jemu i zechciał kupić. Okej, okay, a na czym polegała rzecz, że to było to, że ty znalazłeś okazję, a on wyłożył pieniądze, mieszkanie jest na niego. Tak. I dogadaliście się udziałem w zysku, tak? Tak. Konkretnym udziałem w zysku, że jeżeli sprzedacie to z zyskiem, no to ten zysk jest dzielony według kwoty, według parytetu, który się umówiliście. Tak, spisaliśmy umowę, mamy jakieś konkretne kryteria, że nie mogę sprzedać mieszkania taniej niż jakieś tam nasze minimum ustalone. Okay, używaliście tej mojej umowy do tego? Tak, tak, bardzo. Bardzo dobra jest umowa, dosyć spora, drobnym druczkiem 6 stron, ale bardzo dobra, tak na wszystkie tam okoliczności mnie i jego na pewno zabezpieczyła. Okay. Super. Czyli tak naprawdę mogłabyś, gdybyś nie miała tych swoich pieniędzy, nie miałabyś pieniędzy rodziny, to taka jedno z wielu dróg byłoby to, żeby kupić po prostu mieszkanie z inwestorem, tak? Tak, ja w ogóle mam teraz tyle pieniędzy, bo to nie jest jedyny inwestor. On ma znajomych, którzy też chcą zainwestować pieniądze w mieszkania i też im się podoba zysk, załóżmy tam kilkanaście, 15, 20 tysięcy w ciągu kilku miesięcy. Nigdzie nie jest w stanie dostać takich zwrotów. Takiego zwrotu jak u ciebie, inwestując w bezpieczne aktywo, jakim jest mieszkanie. Tak, zwłaszcza, że oni są właścicielem tego mieszkania, więc za wiele nie ryzykują. Bo nawet jeżeli coś mi się stanie, albo ja po prostu deal nie wyjdzie, to i tak mają to mieszkanie. Tak, więc są zabezpieczeni, tak? Tak, więc chętnych, którzy dadzą pieniądze, jest naprawdę wielu. Jeszcze pół roku temu w ogóle o tym nie myślałam, a teraz myślę, jakim wszystkim teraz pozajdywać mieszkania. No i właśnie o to tu mi chodzi. A powiedz mi, jak ci się w ogóle podoba praca takiej fliperki? Osoby, która, bo wiesz, jako dziewczyna dwudziestokilkoletnia, inwestujesz w nieruchomości, jakby robisz deale. I jak ci się w ogóle to podoba, tak? No bo jeszcze pół roku temu nie wiedziałeś, na czym to polega, bo miałeś tam pracę, która była taka bardziej odtwórcza i przy komputerze, a teraz bardziej jesteś z ludźmi na mieszkaniach. Bardzo mi się podoba po pierwsze to, że praca jest aktywna, że każdego dnia dzieje się zupełnie coś innego. Ja lubię szybko działać, więc tutaj jak znajdę jakąś ofertę, ktoś do mnie zadzwoni, to godzina, ja jestem, czy 15 minut jestem u kogoś w mieszkaniu. Więc fajne jest to, że można szybko działać i przede wszystkim, że szybko widać efekty swojej pracy, tak? Że jak kupię mieszkanie, to szybko je mam. Jak zrobię remont, to też to trwa szybko. Okej.
jedno mieszkanie bardzo fajnie sprzedałam, bo zaczęłam robić remont, a więc skułam tynki, co się tu mówi, że trochę niepotrzebnie, ale ogólnie zerwałam wszystko, położyłam już częściowo elektrykę i hydraulikę. I rozmawialiśmy przez telefon i powiedziałaś, że Agata, wystaw ogłoszenie, czemu jeszcze nie wystawiłaś? Ja mi się sam nie chciało wystawiać ogłoszenia mieszkania podczas remontu, bo chciałam, jak będzie już piękne, wyseckane, tak. Nie, to dopiero wtedy pokazywać, jak już będzie takie śliczne po home stagingu zrobione. No ale jak już mi tak zmobilizowałeś, żebym wystawiła, to pojawił się klient i w sumie po półtorej tygodniu było sprzedane. Znaczy było podpisane umowa. Gdybyś czekała z remontem, to może on by się nie trafił i byś dalej miała nic sprzedane, tak? Tak, ja remont może już by się skończył, bo w ogóle nie dokończyłam tego remontu. On po prostu wziął od ciebie mieszkanie, tak jak w połowie remontu, rozgrzebane, powiedział, że sam sobie to skończy, bo ma do tego kompetencje. Tak, ma ekipę i on chce zrobić to po swojemu i... No i super, ty masz, jakby jedyny miałeś problem, to teraz to z ekipą, na inne mieszkanie przerzuciłaś, tak? Czy dała się komuś, do ekipy komuś? Nie udało mi się przerzucić, ale się z nimi dogadałam bardzo fajnie i teraz mam ich, że tak powiem, na telefon. Super, bo wiem, że poleciłaś też jednej z osób po moim szkoleniu, też jakby się wymieniliście tą ekipą. I powiedz mi, bo wiele osób mówi, nie, Daniel, wiesz co, te ceny, które ty tam masz w Lublinie, to tam 500-600 tysięcy złotych za metr, to jest w ogóle nierealne w innych miastach, jak Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Wrocław. Czy Kraków. I teraz ja wiem, że ty po prostu uwierzyłaś w to, że da się tak znaleźć ekipę i też znalazłeś o wiele taniej niż rynek wydaje. Ja w ogóle bałam się tego, że nie będę mogła znaleźć ekipy, że będą przychodzić jacyś ludzie oszukiwać mi. Tak. Mówię się, że ty się w ogóle na remontach nie znałaś. W ogóle, nigdy nie robiłam remontu. Zawsze chciałam, ale jak... No, Nie miałam zupełnie innego doświadczenia i zrobiłam tak, jak mi radziłeś. Wystawiłam ogłoszenie na jakimś tam portalu ogłoszeniowym, że szukam ekipy do wykonania takiego i takiego zakresu prac. Zgłosiło się kilkanaście ekip, zrobiłam z każdą ekipą casting i wybrałam tych, którzy są najprzystojniejsi. Wiesz, to nie było dokładnie to, czego ja się nauczyłem, ale widocznie było skuteczne. Tak, było skuteczne, bardzo fajni chłopcy, bardzo mi się podobało przede wszystkim to, że byli ode mnie młodsi. Bo trochę się bałam, że przyjdzie dwóch jakichś panów Janów po 50 lat i oni powiedzą, pani jest młoda, pani się nie zna, to się robi tak i będą no trochę mnie oszukiwać, naciągać na jakieś rzeczy. A powiedz, a ile byś chciała jakby w przyszłym roku, w tym raczej już, w 2018, ile byś chciała mieszkań zrobić? O, nie stawiałam sobie takiego celu, ale myślę, że fajnie by było, jakby po prostu było 12. Okej, okay. Tak na każdy miesiąc. Tak, po jednym. Okej. Okay. Czy to finansowo ciebie zadowoli? Teraz bardziej chciałabym się skoncentrować na takich, finansowo tak, ale chcę się skoncentrować bardziej na takich mieszkaniach, na których zarobię więcej, żeby to nie było 30 tysięcy, a nie kilkanaście, tak? Tak, miałam jeden taki, gdzie tam było praktycznie prawie 50 tysięcy i to było, no fajnie, tak, bo to jest praktycznie dwa razy mniej roboty, Czyli można powiedzieć, że pierwszy kapitał, pierwsze w lipcu zarobiłaś sobie na samo jedno małe mieszkanie? Tak, może tak być, można powiedzieć. No i co później? Jak zrobisz te 12? Jak to zrobisz te 12? Już tam widzę taki domek. Tak, ale... widzę fajną inwestycję deweloperską, która nie została dokończona. Trzy domy jednorodzinne. Niedaleko mnie i tak już myślę o tym i chyba pora, żeby się to pójść, kupić i dokończyć. Okej, a powiedz, a na jakim ty terenie działasz w Warszawie? Albo na Ursu się każdy mówi inaczej. No tak, to zależy od tego, kto, jak to uważa. Tak. Fajnie jest, bo to jest takie dzielnica, która została przyłączona do Warszawy. I ona tworzy takie jakby odrębne miasteczko. I większość ludzi, którzy tutaj mieszkają, to są jednak ludzie starsi. Bardzo dużo jest mieszkań z lat właśnie 60-70. I w związku z tym, że mieszka tam mnóstwo starszych osób, to zaczyna się powoli rotacja robić. I te mieszkania się sprzedają. Wchodzą na rynek wtórny za chwilę, tak? Tak, na przykład w tym tygodniu dałam jakieś tam ogłoszenia, że kupię mieszkanie i zadzwoniły do mnie trzy osoby w ciągu dwóch dni, że sprzedadzą mieszkanie spadkowe i to były trzy sąsiednie bloki i trzy identyczne mieszkania. Dokładnie, więc miałaś od razu analizę na jedno robiłaś, a wiedziałaś, ile możesz dać na każde inne. Bardzo prosto. Więc fajnie jest w ogóle poznać dobrze rynek swój, na którym się obracam. Jeszcze nie znam go tak idealnie po pół roku, ale już widzę coraz lepiej, że jak ktoś mi mówi o jakimś mieszkaniu, że ma 37 metrów, to ja już wiem, jaki on ma układ, bo wiem, jakie są układy w jakimś tam Tak, to jest jakby pokazuje to, że nie warto być ekspertem od całej Warszawy, albo tylko od konkretnej dzielnicy i tam się specjalizować.
ważne jest to, żeby tam była płynność na tej dzielnicy, prawda? Tak. Żeby to było rotacja, tak u Ciebie jest, że wychodzi po kolenie, więc ludzie no, umierają, jest po prostu rotacja i bardzo fajnie można by było takie mieszkanie kupić. A, oni robią zdjęcia. No, zdjęcia patrzę. Wiesz, jak to wygląda? Jakby, wiesz, UFO było w środku, nie? Bo to jest cały środek tak? oświetlony, no. To wygląda jakby na śmieci. No bo śledzą nas. Was. Patrz, no. Hej. Oglądałaś moje odcinki? W ogóle Ragdera? Tak, oglądałam. Okej. W ogóle nie myślałam, że też tu będę siedziała. W ogóle teraz zauważyłam, że w ogóle większość mieszkań, które sprzedałam, to kupił ktoś na wynajem. Mhm. Że tylko jedno mieszkanie, jak ja sprzedałam, to było, że ktoś kupił dla siebie. Wiesz, to nie może być, że to jest jakiś trend po prostu czy coś, tylko po prostu akurat tam w tych blokach, gdzie ty, to też jest mała skala. Wiadomo, że tak. Dużo osób, które kupuje na wynajem, to też zależy jeszcze gdzie pewnie. U mnie większość jednak kupuje, czy tak po połowie, ale właśnie dużo jest dla siebie rodzin kupuje. To zależy od miasta, od lokalizacji. Jest duża konkurencja, ale tu akurat mi się podoba w tym flipowaniu, że jest konkurencja, ale jakoś wszyscy są dla siebie mili, uprzejmi i nikt nikomu... Jakby... Nie ma jakiejś tam wojny. Nie ma wojny, tak. Tutaj w Warszawie, że tam ktoś sobie nogi podkłada, tak? Nie, nie. To może czasem lepiej współpracować, bo wiesz, jak może być taka sytuacja, że jak się skończy pieniądz i będziesz miał okazję na tu i teraz, to dzwonisz do innego inwestora i on po prostu odkupuje od ciebie deal, płacąc ci wynagrodzenie. Może nie takie, jakie jakbyś zarobiła na dealu, ale masz przynajmniej nikt inny opcji z tego z rynku nie weźmie. Tak, tak. Zawsze coś. Zawsze się kręci i jakoś tak... nawet można potem zadzwonić po porady, bo inni mają inne doświadczenie. Tak. I na przykład jak teraz się zastanawiam nad mieszkaniami z piecykiem, tak? Mhm. O to teraz już wiem, jak robią inni. I mogę też uczyć się od innych i wcale nikomu to nie przeszkadza, tak? Tak. Bo jakby to dla wszystkich starczy. No tak i no właśnie wiele osób mówi, że tutaj jest, słuchaj, tu już jest za gęsto, wszyscy będą flipowali. Nie wszyscy, bo nie każdy chce to robić, tak? I oczywiście, że jest dużo więcej jakby tych osób, które to robią, ale też i mieszkań jest dużo. Tak, w ogóle teraz mam wrażenie, że mnóstwo tych mieszkań schodzi i że ceny idą do góry, i że fajniej jest kupić teraz mieszkanie, bo myślę, że za parę miesięcy będą droższe. Już ja teraz widzę, że pół roku temu było taniej. Tak? Mhm. Wiesz co, i moim zdaniem, nawet jeżeli ceny by coś by się stało z rynkiem i one by spadały, jeżeli kupisz poniżej, jakby teraz cena jest 100, jeżeli kupisz, ceny spadną do 80 i tu kupisz poniżej jeszcze tego, w okazji, no to jak zarobisz na tym? W najgorszym przypadku zarobisz mniej po prostu. Tak, no. Ewentualnie, no może być, że nic, tak, ale to musiałoby być drastyczny spadek. Nie, to aż takich spadków nie ma, no bo jak ty kupujesz tam 20-30% poniżej wartości, to w 3 miesiące tyle nie spadnie. Tak. Nie ma szans. Nawet jak spadnie, to tam zarobić po prostu 5-10% i tyle. I... Ale jednak jak myślałam o tym flipowaniu, to myślałam, że można to robić tak po godzinach. Mhm. A teraz już sobie tego nie wyobrażam. Okej, jak wygląda twój dzień teraz? Jak masz jakieś luki czasowe? Masz wolny czas, czy raczej... Mam dużo wolnego czasu dla siebie. Raczej z samego rana nie pracuję i rano mam czas dla siebie, bo zazwyczaj ludzie jak chcą pokazywać mieszkania albo chcą, żebym ja im pokazała, to zazwyczaj są to godziny popołudniowe, wieczorne. Mm-hmm. Więc w tych godzinach najdłużej pracuję, to zazwyczaj do 21, do 22. Okay. Jestem tak, że kilka mieszkań dziennie oglądam albo i swoje pokazuję. Okay. Więc rady przede wszystkim jeżdżę samochodem od mieszkania do mieszkania. W szczytowym momencie chyba miałam taką sakiewkę z kluczami, tam chyba od kilku mieszkań, od 6 czy od ilu, i tylko od jednego do drugiego i zapisywałam w kalendarzu, gdzie mam jechać, po co. Dni są różne, zależy. Jeżeli remontuję, no to pół dnia spędzam w Leroy, tak? Albo w Castoramie, albo na remoncie i chodzę ubrana remontowo. Jak kupuję, to też jest zupełnie inaczej. Mhm. Super. Ogólnie bardzo dużo się dzieje i trochę jednak trzeba posiedzieć przy komputerze, przynajmniej mi tak wychodzi, żeby przygotować ofertę do sprzedaży, porobić jakieś wizualizacje, też w internecie poszukać mieszkań, poglądać ceny. A powiedz mi, jakby jak się wybierałaś na moje warsztaty, to jak to miałaś jakieś obawy, tak jakby czy to czegoś tam nauczysz, czy da ci pieniądze? Jakie miałaś myśli w głowie? Bo o tym nie rozmawialiśmy nigdy, tak? Bo... A, no, faktycznie nie rozmawialiśmy. Wiedziałam jedną rzecz, że będzie bardzo mało osób, więc będę mogła z tego wyciągnąć dużo dla siebie. Że to nie będzie wielka aula i będzie tłum ludzi i będę tylko po prostu takim biernym słuchaczem gdzieś tam w kącie i zostanę sama ze swoimi myślami przed i po. Tu było inaczej, więc to mi się więc tego się nie bałam. Wiedziałam, że
że zostanie to wszystko tak jakby, nie wiem, ten cały temat zostanie totalnie przeorany, tak? Od góry do dołu. To wiedziałam, że jak już wrócę z tego szkolenia, to już nie ma zmiłu i muszę ruszyć. Tak, no bo zapłaciłeś pieniądze, tak? Tak, no. Ale też niektórzy mówią, że o, szkolenia to jest głupota, wydawanie kasy na szkolenie, że to jest tylko dla niektórych biznes, tak? Robienie szkoleń, nie wiadomo co tam gadanie. To zupełnie, jak już po twoim szkoleniu, to zmieniłam totalnie zdanie. Także nie mam takich obaw, że są szkolenia takie puste. Bo ty jeszcze byś się zdecydowałaś na mentoring, nie? Żebyś dodatkowo... Tak, nie wyobrażam sobie zacząć flipować bez mentoringu. Tak? Nie, bo są osoby, które to robią bez mentoringu, tak? I kwestia też trochę odwagi. Jakby ja ci też sporo pomogłem, i też przy założeniu spółki, jak przy innych kwestiach, tak, które tam były potrzebne. Ale myślę też, że z mentoringiem jest prościej, tak? Bo mam problem, dzwonię, dziś pytanie, dziś odpowiedź, po minucie wszystko wiem. Tak. A jakbym nie miała tego mentoringu, to bym musiała, nie wiem, szukać w internecie, dzwonić po notariuszach albo po prawnikach, pytać. A tutaj wiem, dzwonię i zawsze jest odpowiedź prawdziwa, tak? Więc to było po prostu, nie wiem, proste takie. Nawet takie głupie pytania podczas remontu, czy tam miałam do poprawki jakieś takie szpary pomiędzy płytami, nie wiem, czy pamiętasz, że dzwoniłam. Pamiętam, no. Tak. Ekipa mi powiedziała remontowa, żeby zrobić tak albo tak, ja nie wiedziałam, to powiedziałaś, dobra, Agata, w ogóle tego nie rób, tego nie będzie widać, jakby to jest niepotrzebnie wydane, będą 2000. I już, tak? I już jeden telefon i 2000 w kieszeni. Bo klient faktycznie na to nie patrzył, tak? Tak, i w ogóle nie zwrócił uwagi, a było chyba 30 osób oglądających mieszkanie. Tak, dokładnie. Jakby to było ważne, to oni by to wypunktowali, oglądając, nawet jakby nie chcieli kupić. Tak, a nikt na to nie zwrócił, fajnie było. No. Rok by trwało, nie pół roku. Jesteś przestraszyłem. Matko Boska. Cieszę się, że tak ci, wiesz, wypaliło to, nie? Że... Bo część osób działa, a część osób po prostu mówi, że przyjechało, to powiedzę, ale a nie po to, żeby działać, żeby zarobić. Ty przyjechałeś po to, żeby wziąć tą wiedzę i żeby ją wdrożyć. A niektórzy po prostu, nie wszyscy jednak chcą to robić, tak? Znaczy czasami jest taka, nie wiem, że można się szkolić, czytać książki, czytać książki, ale to jakby... To na nic to się nie przekłada na zarobione pieniądze i na w ogóle zmianę stylu życia, tak? Na zmianę pracy. Mi zajęło 2 tygodnie, żeby ruszyć, tak? Po twoim szkoleniu chyba jeszcze 2 tygodnie, nie wiem, nad czym się zastanawiałam. W głowie to układałaś sobie. Tak, w głowie układałam, a ze szkolenia wróciłam, miałam 21 kartek, o ile dobrze pamiętam, zapisane, tak. I to się, na czym się zastanawiam, mam 21 kartek, jest plan działania, wszystko po kolei, co mam robić, no to jechałam. To my jesteśmy jak powolutki trochę tutaj wyglądamy z tymi lampami. To naprawdę widać? No kurde, to jest tak, jakbyś nie miała firanek w domu, czy zasłon, i byś miała światło połączone, nie? Wszyscy z zewnątrz się widzą, co się dzieje. Także na Golasa jeździć nie można. A czy miałaś największy problem? Największy problem? Chyba ze sprzedażą mieszkań. Po prostu, że jak nie miałam nigdy doświadczenia w tym, jak ktoś przychodził oglądać mieszkanie i one były takie ładne, przygotowane, po home stagingu, jakieś tam zapachy, wszystko fiu-fiu. I chyba tych technik sprzedażowych trochę mi brakowało, że co zrobić, żeby sprzedać, ale nie namawiać. Ale nie wciskać. Nie wciskać, tak. Potem jakoś tak zobaczyłam, że za bardzo się staram, że za bardzo chciałam być taką, nie wiem, super sprzedającą, więc wrzuciłam na luz i po prostu bardziej się zajmowałam pokazywaniem mieszkań, a nie ich sprzedawaniem. I zobaczyłam, że jak jest dobry rynek, to pokazywanie czasem wystarczy, tak? Ale jak masz produkt, który trzeba gdzieś tam czasem klienta zawrócić, to ja miałem takiego wspólnika, który sprzedawał mieszkanie i pamiętam jak dziś, że klientka powiedziała, że nie, dogadała się z nim na cenę, że po jej urlopie wróci i podpisuje mu umowę przystępną. Powiedziała, że teraz nie mam czasu, kupuję też któreś na mieszkanie. I wróciła po urlopie i powiedziała, wie pan co, nie wiem, tak rozmyśliłam się. I on jej zadzwonił później i powiedział, proszę pani, ta się nie robi. I umowa to umowa, umawialiśmy się i tak dalej. I wyobraź sobie, że nie widziałem tego nigdy, że ktoś mówi, że nie chce kupić, a w końcu kupuje. Czyli w sensie takim, że on się nie poddał. Okay. I ją przekręcił na to, że... Bo to nie było mieszkanie jej życie, to było któreś tam z jej mieszkań, no, może by było o tyle prościej. I namówił ją na to, że ona kupiła to, mimo tego, że odmówiła.
Ale ona kupiła nie dlatego, że chciała to mieszkanie, tylko dlatego, że jej było już tak niezręcznie, że odmówiła. Być może tak, ale wiesz, większość ludzi by powiedziało, nawet ja bym powiedział, no dobrze, no to nie to będziemy nie, to nie, no. Nikogo zmuszali do zakupu. Nie ma takiego, tak, nie ma umowy przedstępnej, no to, ale on ją zawrócił, kiedy ktoś mówi, że się rozmyśli i kupuje. O, bateria pada. Gdzie? W samochodzie? W kamerkach? Tam. Nie, to jest on. No, bateria. Świeci się, trzymam, zobacz. No jest pół baterii jeszcze. No, w wyświetlaczu. No, nic na trzecią. Znaczy, są dwie, te czarne. Raz. Aha, bo tu są mikrofony, tak? Mhm. Tu masz mikrofon, proszę. Widzisz? Aha, a ja nie mam. Ukryty jest. Wracając do tego mieszkania, o którym mówiłaś na samym początku, że pomogłaś komuś w rodzinie sprzedać to mieszkanie, to warto by tutaj było, to nie jest jakby pieniądz wirtualny, że zrobiłaś, tylko to mieszkanie było pół roku na rynku wcześniej. Tak. Ktoś po prostu nie mógł go sprzedać i ty gdzieś tam spoglądając na to okiem flipera, czyli kogoś po warsztatach, byłaś w stanie po prostu komuś poradzić i podjąć pewne decyzje, gdzie zwiększyłaś, bo to był wasz zysk zwiększony o 20 tysięcy, tak? Czyli po pewnej cenie nie można było tego sprzedać w ogóle, tak. Stało to pół roku. A ja podwyższyłam cenę o 20 tysięcy? Tak. Sprzedałeś moment, tak? Tak. No podwyższałam chyba o 30 tysięcy i tam tylko jeszcze tam przy negocjacjach zeszłam, więc 20 tysięcy było dodatkowo zarobione, a to był tylko home staging i to jeszcze nawet nie na takim wysokim, na zaawansowanym poziomie. Profesjonalny fotograf, bardzo dobre zdjęcia, na dobrym słońcu i poszło fantastycznie. I też do sprzedaży, tak? Jak przychodzili klienci, to mieszkanie inaczej było, wyglądało? Tak, ono było przygotowane, tak? Nie było tam tych rzeczy codziennych. Bo tak naprawdę samo to ci się już zwróciło, nie? Po samym tym szkoleniu ci się zwróciło. Tak, potem było w ogóle mieszkanie. Wcześniej miałam z Kamilem jedno mieszkanie i to była kawalerka kupiona na najem. Ona przez rok się wynajmowała i powiedziałam, dobra, sprzedajemy to, bo przydadzą się pieniądze, nie ma sensu tego blokować. I ją sprzedaliśmy też z zyskiem 20 tysięcy. Razem z najemcą, który tam był. A w mieszkaniu nie było robiono totalnie nic z momentu zakupu. I mieszkanie poszło na warszawskich Bielanach, jak to się orientuje, to poszło po cenie ponad 11 tysięcy za metr. Ono było do remontu. Bo to było małe mieszkanie też, nie? Tak, małe, ale ono było totalnie do remontu. Czwarte piętro, bez windy, bez balkonu, jakby same te najgorsze cechy, a lokalizacja też nie była jakaś tam super. No, a poszło bardzo, bardzo fajnie i za te pieniądze już zaraz, tydzień później było kupione kolejne, tak? Bo już było jakby zaklepane umową przedstępną. Z tym nieuregulowanym gruntem. Czyli pieniądze od razu poszły w drugie. Tak, starałam się właśnie, żeby tak były pieniądze na zakładkę. Spoko. To wtedy bardzo mobilizuje, bo jak to takie narzucenie sobie to samemu takiego bata na działanie, tak? Że jak mam termin jakiś tam umowy, czy już akt zamówiony u notariusza, to już wiem, że muszę zrobić wszystko, żeby się wyrobić. Jakie masz pojemność silnika? 3 litry, wiesz? Najmniejszy jaki był. Ale no chyba wystarczy, co? No kurde, mam 5 sekund do setki, także no to te, wiesz, prosto i dalej jest. Gdzie jest ten szel? O, tu jest. Nie chcesz do Warszawy się uszerwać? Zobacz, jak to pięknie. Szkoda hamulc. Oglądałam 3 mieszkania. W 3 sąsiednich blokach, wszystkie takie same metraż, wszystkie po spadku są. I wiem, po ile ja mogę je sprzedać, wiem, ile mogę dać. I jak pytam ludzi, jaka jest cena, zawsze proszę, żeby oni pierwsi powiedzieli, to oni wszyscy mówią 300 tysięcy. Jakby się zdogadali, a wiem, że się nie znają. Skąd oni wiedzą, że to jest 300 tysięcy? Wiesz co, po prostu ludzie często mają tendencję, żeby zaokrąglać to. Czyli podają okrągłą wartość, czyli jak mi wychodzi 295 albo 305, tak jakby to zazwyczaj po prostu zaokrąglają 300, żeby było po prostu. A jak oni zgłaszają spadek gdzieś do urzędu skarbowego, to tam nie jest, że oni muszą zadeklarować wartość mieszkania, ktoś im z urzędu podpowiada, ile ono może... Tak, tylko że wtedy deklarują jak najmniej, a nie jak najwięcej. Okej. Okay. Ale to nie jest tak, że ktoś im z urzędu podpowiedział 300? Raczej nie, nie sądzę, żeby im taką kwotę można powiedzieć, bo to jest wysoka kwota, to nie jest... To jest wysoka kwota. To nie sądzę, żeby. To kwota z tych skarbówki jest zazwyczaj realna, albo niska, albo realna. To nie jest tak, że mieszkania chodzą po 280, a w skarbówce jest 320 jako średnie. No bo skąd niby to jest? Tak. No. Okay. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał.